jeśli Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej ma na przewodniczącego o przedstawienie. Czasem o godzinie 18 w siedzibie Rady Dzielnicy. Komisja przyjęła na konferencję porządnego obrad. Przyjęcie protokołu na przedmiotem posiedzenia i przepis korespondujący wniosek za zarząd. Komisja zapoznała się z korespondencją. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej wnioskuje do zarządu poparcie pisma w sprawie przyznania świadczeń honorowych przez prezesa ZUS dla pani Sofii Sopot. Nie wiem, czy tam zarząd, że ten się troszkę zajął, czy nie jest na terenie. To jest taka pani, która ma 100 parę lat, która już tam wnioskuje do rady, żeby to przyjął do mnie. Chciałbym jeszcze następna sprawa, proszę Państwa. I tak. 130 dni, ja się zaczynam. 130 paczek. Ja bardzo proszę o spokój. Głos ma pan przewodniczący zajmie. 130 paczek żywnościowych to jest w ramach paczki środowiskowej. To będą wydawane 29, 10, 15 przy Caritasie w Pomieszczeniu Krzyża Świętego. Mikołaj. 434 paczki mikołajowe. 7 grudnia o godzinie 10, to są na 4 te grupy podobne. No. Także, jakby ktoś tam chciał, to by mógł zagrozić. Później Wigilia. 110 osób na Wigilię, 14-12 godzina 15. Jakby ktoś tam chciał z rannych się załapać, to bardzo bym prosił, żeby dać na to, jeśli w pustym stole, nie? To jest trudno. Jeszcze jedno. Proszę mi odbierać te zaproszenia, jakby chcieli Państwo. To można odbierać te zaproszenia do szkół, do przedszkoli, na Mikołaja na to, żeby te paczki były. Nie proszę mnie do nikomu się tego na okres przygotowania. Czy macie Państwo jakieś pytania związane z działalnością komisji? Pan Krzysztof Stanko. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja przede wszystkim chciałbym komisji bardzo podziękować za panią Sofię Sokół. Tak się składa, że mieszka w osiedlu Piaskinowe. Jest to pani, która urodziła się w Polsce w zeszłym wieku, ale wtedy Polska była na Ukrainie też. Natomiast później losy jej były, jak wielu naszych rodaków, którzy byli na Ukrainie. W tej chwili już od dawna siostra ją ściągła do siebie i mieszkają razem. Obie te panie mają bardzo kiepski dom. Z racji tego, że ta pani Sofia ma tyle lat, ile ma, to ona już w domu nie wychodzi, ta siostra się nią opiekuje. I ta pani nie ma żadnych świadczeń, bo nie ma też dowodu osobistego i obywatelstwa polskiego. Ma ten kartonik, który wygląda jak dobry osobisty, ale wygląda karta Polaka, jak to się nazywa, karta Polaka, znaczy jakoś. Natomiast o co się tu rozchodzi? Gdyby zakwalifikowano ją jako obywatela polskiego, to ona z racji tych 100 lat dostałaby to 2000 groszy co miesiąc. Natomiast ci pani, te dwie panie żyją naprawdę w ubóstwie. Druga sprawa, że miałem taką interwencję w sprawie osoby bezdomnej wśród Trybuny Ludów, od ponad roku opiekuje mieszkaniec, który jest wyeksytowany ze swojego mieszkania właśnie przed tym adresem. My zgłosiliśmy to do Straży Miejskiej. Straż Miejska interweniowała w sposób konstruktywny, ponieważ okazuje się, że oni znają problem tego mieszkańca, który tam, no, zadowolił się po prostu dzielnicy, nie stanowi żadnego
zagrożenia, ani nie stanowi, nie ma jakichś sprzeciwów z prowokatorów. Nie netuje też jego obecności w piwnicy, sama spółdzielnia w Odwórze. A ten tam po prostu na prośbę Straży Miejskiej, no bo to jest jej obowiązkiem, żeby tego człowieka zaprosić do tego, żeby on zmienił tam roku, żeby znalazł się w schronisku dla bezdomnych, no to z stanowczą odmawia. Nie można takiego człowieka zmusić do tego, żeby znalazł się w przytulisku przy ulicy Makuszyńskiego, skoro on tam jest i nie stanowi żadnego, jak mówię, świadomości obecności zagrożenia dla prowokatorów, a również podejmuje do spółdzielnia pod górze. Tutaj, jeśli chodzi o interwencję, może skończyć. Dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania związane z działalnością?